Mamy do rozwiązania takie zadanie, że mamy liczyć pochodną funkcji f od x równej logarytm naturalny z x plus 5 podzielone przez x minus 1. No i to jest proste zadanie. Zachęcam Cię do zatrzymania odtwarzania filmu i podjęcia próby samodzielnego jego rozwiązania. No ja to teraz rozwiążę, ale chciałbym pokazać tutaj dwie metody tego, tego rozwiązania. Pierwsza metoda, nazwę ją łatwa czy też szybka i drugą metodę to jest metoda trudna, troszkę bardziej skomplikowana. Na czym ta łatwa metoda polega? Polega na tym, żeby zauważyć, że funkcja logarytm ma tę własność, że jak mamy logarytm od ilorazu, na przykład a przez b, to to jest to samo, co logarytm z a odjąć logarytm naturalny z b. No i wtedy tę naszą funkcję, Możemy zapisać w takiej postaci, że nasza funkcja f od x to jest logarytm z tego pierwszego wyrażenia, z tego w liczniku, odjąć logarytm tego wyrażenia w mianowniku. I teraz w tej postaci bardzo łatwo jest obliczyć pochodną tej funkcji. No bo pochodna logarytmu to jest po prostu 1 przez argument tego logarytmu 1 przez x plus 5 razy pochodna funkcji wewnętrznej. Tutaj mamy jakąś funkcję, która jest argumentem tego logarytmu, więc musimy pomnożyć też przez pochodną tej funkcji. No pochodna tej funkcji tutaj w nawiasie to będzie po prostu 1, bo pochodna piątki to jest 0, pochodna x to jest 1. Odjąć pochodna tej drugiej części to jest znowu 1 przez argument tego logarytmu razy pochodna tego argumentu. No ale tutaj ta pochodna znowu jest równa 1. Czyli to już jest ostateczny wynik. Pochodna naszej funkcji to jest równa tyle. No a teraz. Na czym polega ta trudniejsza metoda? No ona polega na tym, żeby różniczkować po prostu to wyrażenie, które tutaj mamy, nie korzystając z tej własności logarytmu. Czyli żeby obliczyć pochodną tej funkcji, korzystając po prostu z pochodnej na funkcji złożonej. No tutaj mamy logarytm od takiego wyrażenia, no to to będzie 1 przez to wyrażenie. To ja może napiszę, że tak, żeby nie mieć piętrowych ułamków. To napiszę, że to jest x plus 5 przez x odjąć 1. Do potęgi minus pierwszej. To jest 1 przez ten argument logarytmu, razy pochodna tego argumentu, razy pochodna tej funkcji wewnętrznej. To może ja napiszę to, że to jest pochodna tego wyrażenia. To do minus pierwszej to będzie po prostu x minus 1 przez x plus 5, odwrotność tego wyrażenia, razy pochodna tego, a pochodna tego to jest pochodna ilorazu. No więc stosujemy wzór na pochodną ilorazu który mówi nam, że to jest tak: pochodna licznika, czyli x dodać 5 pochodna tego, razy mianownik, razy x minus 1, odjąć licznik, razy pochodna mianownika. Wszystko podzielone przez kwadrat mianownika. Tyle nam mówi wzór na pochodną ilorazu. No już pewnie widzisz, czemu ta metoda jest bardziej skomplikowana, czemu jest trudniejsza. No widać, że tu jest dużo więcej rachunków. Wyrażenia są dużo bardziej skomplikowane niż tutaj po lewej stronie. Pochodna x plus 5 to jest po prostu 1. 1 razy x minus 1 to będzie x minus 1. Odjąć x plus 5 razy pochodna tego to jest 1, pochodna tego to jest 1, czyli zostaje nam po prostu minus x plus 5, czyli minus x minus 5. Wszystko podzielone przez x minus 1 do kwadratu. No to w liczniku mamy. To przepisuję bez zmian. W liczniku nam się x odejmą i będziemy mieli minus 6, a w mianowniku jest x minus 1 do kwadratu. No i teraz tutaj widzę, że mamy wspólny czynnik. To się skróci z jednym z takich czynników tutaj w mianowniku x minus 1, czyli ostatecznie ta pochodna będzie równa minus 6 podzielone przez x plus 5 razy x. Minus 1, Za dużo nawiasów razy x minus 1. No i teraz pytanie, czy to jest ten sam wynik, czy ta funkcja, którą tutaj znalazłem, to jest to samo, co to na pierwszy rzut oka nie wygląda tak samo. No ale łatwo sprawdzić, że to jest to samo. Wystarczy to wyrażenie sprowadzić do wspólnego mianownika. No i teraz to tutaj zrobię. Jak sprowadzę do wspólnego mianownika tę funkcję tutaj, no to wspólny mianownik to będzie x plus 5 razy x minus 1. No i teraz ten pierwszy ułamek muszę rozszerzyć przez x minus 1, czyli będę miał x odjąć 1, a ten drugi przez x plus 5, tylko muszę pamiętać, że tu jest minus, czyli będę miał minus x minus 5, no i tutaj x -y się odejmą, zostanie minus 6 przez x plus 5, x minus 1. No więc rzeczywiście widzimy, że to jest ten sam wynik, Dostajemy w wyniku tę samą funkcję. No i to, to jest też pouczające, żeby zauważyć, że czasami, jak liczymy pochodną różnymi metodami, to możemy otrzymać wynik, który na pierwszy rzut oka jest trochę inny. Ale jak widać, jeżeli wykonaliśmy rachunki dobrze, to powinien się dać przekształcić do tej samej postaci. No Gdybyśmy to chcieli przekształcić do tej postaci, no to musielibyśmy to wyrażenie, tę funkcję wymierną, rozłożyć na łamki proste. Tutaj po prostu mamy już ją w postaci łamków prostych. Jak ktoś wie, co to są łamki proste. To dobrze, jak nie, no to proszę się tym nie przejmować. No a druga nauczka jest taka, że czasami właśnie warto skorzystać z własności jakichś, które ma tam funkcja, którą różniczkujemy, żeby uprościć ją i zapisać w takiej postaci, którą się łatwiej różniczkuje. Tutaj akurat wygodniej było skorzystać z tego, z tego wzoru, no bo po zapisaniu tej funkcji logarytmicznej w takiej postaci ten wynik. Ile jest pochodna tej funkcji, otrzymaliśmy praktycznie natychmiast, a tutaj było dużo więcej rachunków do wykonania.